się wczoraj. Tak? I piekłaś dla Krzysztofa? Złote, bo kolega powiedział, że jestem kolegą Krzysztofa. No bo wszystko wychlewa, potem sprzedaje. Dwóch? Z jednego? To musisz oprzepić tam. Krzysiu, tutaj jestem. Części były na wykładzie wojskowej i policji. Aha. Jesteśmy raz, dwa, próba mikrofonu. O, witam z Krzysztofem. Dzisiaj mamy niedzielę, to już, nie? Przecież już. Ale to już jest kolejny, ale to jest kolejny odcinek to teraz. To jest już po filmie. To jest opakowanie starych gumek takich pachnących komunistycznych. Aha. O, pamiętam ten zapach tych gumek. No i ta fasz, nawet nie wiedziałem, ja to pensil piszę. No, ale w każdym bądź razie, bo żeśmy już zrobili jeden odcinek dzisiaj, to już oglądaliście go pewnie kilka dni temu, a dzisiaj jest drugi już, kolejny dzień, Krzysztof. Dzisiaj którego mamy? 13 listopada! Bo wczoraj był 12. Tak, myśli nagle, kurde. Dzisiaj mamy 12. 13? No dzisiaj 12, nie, no 12. 13 nie stoimy tu. 13 nie. O jak, no ale za tydzień będziesz. To bok szpany? Za tydzień będziesz, nie? No dobra, to ja idę teraz się ten, idę się przejść, zobaczyć co. Nakręć tam koczy jakoś. A, właśnie, czekaj, bo to ktoś chce. To jest Citrus Squeezer. To? Czyli takie do ściskania do drinków. To citrusów? Tak. Ale co, czosnek? Ale nie mały, można? No czosnek do drinku, no można tak dla wampira. No. Drink. Kawałek, zaraz ci tam pokażę na tym. Czyli to wrzucasz kawałek cytryneki i ciśniesz. I to masz taki, wiesz, w klimacie rock'n'rolla, no. I to kosztuje 10 euro. Czyli 4 dychy, 4 dychy gdzieś tam z groszami, nie? To dychy, jak dadzą 18. No, jak dychę by dali, to też... Dla jakiegoś rokowego człowieka, w prezencie. Tak, no. Nie? Tego, kurde, coś jeszcze. Rokowy, o. Jest i Pablo, dzień dobry. Siema. Dzień dobry. A i połkowa nawet szkła. Nie no, kosztują szkła, ale takie... Bo tu przed chwilą był kolega poza anteną chciał coś powiedzieć i idę tam, bo już jest towar. Towar dla mnie przygotowany. Towar przygotowany. Spod lady, widzisz? Teraz to jest fajnie, bo przychodzę i już od razu mam towar, wiesz, proszę dla pana. Tak, wiedzą gdzie i co. Wiedzą co lubię. Ale zobaczę, czy to jest, warte, no. Dobra, Krzysztof, to lecę taką na szybką tą, szybkie zakupy. Bo jest godzina 10, no. Pół godziny mam, więc zaraz tu wrócę do ciebie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze. O. Do Cepeli, no. Lokomotywy. Jest trochę przykurzony, ale musisz kamerę na 100% wszędzie. Autofire, wszystko działa w nim. Tak się czeka. O. Śmiało. Super, dwa midze miałem takie. No, ja w 164. To było. Później Amiga mi została, nie wiem gdzie, te wywaliłem chyba. A szkoda Amigi, kurde. No, Amiga jeszcze leży, czeka na... A jest wtyczka? Jest tu jakaś wtyczka, czy nie? Jest. Aha, jest, no. Ile to cenisz? Tak? No, 8 dych. 8 dych, o matko i córko. To kosztuje, pokazywałem przed chwilą tutaj koledze na necie, nie? To tak połowę ceny no takie są, no ale to wiesz, to masz na necie wtedy, nie? No ale ja robię połowę ceny. Aha, no tak. To wiesz, co innego jak ja bym... Ale identyczny patrzyłeś? 140 skam? Identyczny? Czy nie? Identyczny, 100%. Aha. Ale tam to chyba było. Nie. Nie, dobra, uważajcie. Na targu, na torach. Skarb w srebrnym jeziorze. Ja go też bym wyczyścił. Co proponujesz panu zdanie? To też pana jest? Nie, to jest tu kolegi stary. No właśnie, tu jest ten targ, że każdy szuka okazji, a jak już jest coś wycenione, to ciężko tutaj sprzedać chyba. Ale tutaj rzeczy jest opór. Aj. Płyty. W jakiej cenie gwiazdy szeryfa? Po 5 zł. Przepraszam, mogę zobaczyć na ty? To metalowe czy plastikowe chyba? Gwiazda szeryfa różowa. No. Dobra. Dla tych. Dla dziewczyn. Dyskorolki.
Przecież dzisiaj on to sobie telefon. Słyszy. Czasami coś. Czasami coś takiego kupię, co jest mi potrzebne do domu, to wolę zamiast w sklepie. To tutaj od kogoś kupić. Ale już staram się też nie kupować tak na pałę rzeczy, żeby leżały. Tylko jak już coś faktycznie albo potrzebuję, albo coś mi się spodoba fajnego, albo jakaś mega okazja. O. No, taka szyna leży, jest pańsko. Drogą kierowca młody, i ona musi wyrywać. Zawiewać, tak. Ten stary kierowca to nie potrzebne. Nie. Zobaczymy, co tutaj. Gramofony. Wariata, ja mogę temu sprzedać po baterii. Też po 5 złotych? Ale to? Nie, bo tak mówią z ulicy. Przyszka i jeszcze jakąś. Jaka ta? Na korbę wiertarka, gdzieś taką mam u dziadka jeszcze w Złotym Stoku. Muszę poszukać tam tych narzędzi, bo mam tam dwie komórki pełne. Mam dużo. 5-6. Do 20 może być? O, może za dwie dychy może też wezmę. A, to może być też za dwie dychy? Też jedzę. No, już hurtowe od razu za ten. Czekaj, może daj dwa i będzie ten. No to dychę mi dasz, nie? Wiesz dwa? Wezmę dwa, no. Daj okay. Tego drugiego. Proszę. O, to samo. Masz dychu? Mam dychę drobną. Dobra. Nie ma różnicy. Dam dwie. Dziękuję. Jakąś chciał reklamować? Mam swoją, wiesz? Mam swoją. O, cześć. No, dobrze mówisz właśnie. Ostatnio, no, bo miałem takie te cieńsze, to już wsparciały ze starości. A te będzie jak, wiesz, jak znalazł. Miłego dnia. O. O. Najlepszego. No, dwa fajne pasy, po dwie dychy, grube. Będzie faktycznie do tego, do kolejnych projektów przewożenia. Muszę gdzieś na tym, na przyczepce sobie zrobić taki schowek, żeby od razu leżały, żebym nie musiał szukać, jak gdzieś jadę i potrzebuję. No zobacz, o. 350. Cześć. O, jest ten ładniejszy hełm, widzę. No. Cześć. No trochę. Po 20 złotych. Ale takie są te. Nie wiem. Ostatnio właśnie kolega patrzył tamtego. No, 5 złotych. Cycol. O. Aha, ten nie ma frasunku. Tamten poszedł? Sprzedałeś tamtego? Nie. Ten 15. Kiedyś były takie te. Wszystko po 5. Szafki z takimi otworami na chleb, nie? Ile tego cenisz? 450. To kolega się zastanawia, ale też. No. Ja to fajnie. Mam w domu na 46 taki. Tak? Na tyle? Mam. To jest
jak się nie mylę, to jest M34 albo M, albo M, kurczę, no 40. Tak. On tutaj nie po... czasami coś tu było nabite, nie? Ale... Tak. O, czy to coś widać jeszcze? To solniczka no typowa, znasz się trochę tak, na tym, tak, no. No. To solniczka jest i one były po części były na wyposażeniu, wiesz na czym były? Na jakim wyposażeniu? Na wyposażeniu żandarmerii wojskowej i policji niemieckiej. Aha. No widzisz. No mówię, ja mam w chacie, kurczę, gdzie mam tego miejsca. A, no to super, masz to super kolekcja. Ale to warto, mówię ci, że to... Tylko że ja ci coś powiem. Dzisiaj dasz tam tyle i tyle, a za rok czy za ile, no dwa razy tyle weźmiesz. No bo tych rzeczy jest coraz mniej, naprawdę. No tak. To tak, warto tak. Kupić. Ja to Janusz mówię, no przecież my się znamy kupę lat. Ja to wziąłem, kiedyś kupywałem i że tak powiem, to jest w pewnym sensie no lokata kapitału, bo to jest takich rzeczy no coraz mniej jest. No. To lokata jeszcze cieszy, wiesz, no, cieszy no, oko, nie? Ale kur, widziałeś na zdjęciach, ile ja tego mam zapakowane. Całą kuchnię, pokój. A ja do takich tak, grupy... Tyle masz fantów? Ja to od 68 roku zbieram. A ja do takiej... 8 lat, 9. To a zobacz, ja ci To we Wrocławiu strychy były ciekawe. No. A później robiłem przecież... To nie tylko we Wrocławiu. Ja na Śląsk jeździłem no kupywać. Widziałeś takie rzeczy? Aha. O kurczę, no w inscenizacjach różnych. Tak, w grupie takiej rekonstrukcji kurczę, historycznej. Festung Breslau, rozumiesz? Aha, no. No, to jest dwonek. Super. No, 50 zł. A to super stan, no. Hobby. No, 50, tak to 8, a tam na tym Śląsku to 8, można, 7, można kiedyś było wszystko to kupić, bo tam dużo no Ślązaków było w armii no niemieckiej, wiesz? Aha. I oni gdzieś tam w szafach, na strychach, stare, kurwa, że tak powiem, i mundury, no i pasy, i kurwa, czapki, do plecaki tam, kurwa, rozumiesz, u nas taki plecak kosztował 350 zł, a tam no jechałem, tu kupowałem za, jak brałem dwa, to po 80, po 100 zł, wiesz? No to jest cena, nie? To jest różnica, no. Dobra, miłego dnia chłopaki. Chyba a dzwonek wiesz? Można tam na wódkę nam wrzucić 5 dni do kubka. No. Fajne tutaj masz te skarby. Ale nic nie kupują. Tak? Oglądają tylko. Trzeba z gorzej cię sprzedać. No tak, ale ludzi dzisiaj dużo. Chodzi przynajmniej, nie? No tak, no. Ale to może zaraz, wiesz, życzę, żeby się trafił zaraz. O, na posiłki. Co jest ta Rubinowa? No. Okej. Mąż nie wrócił jeszcze, bo tylko mówił, że jest, ma coś takiego i... Za mało powiedział. Nie mąż, tak? Dostaję, żeby mężem go nazywać. Szeroko pojęty na celu nawet. Po prostu tutaj nie ma kamieni, nie? Tak jak tam. Jak coś jest szklane, to aha, łatwo utrzymać, nie? Bo no jest tak. No tak. No. Aha. I cały zaś panu tak. Tu mówię, nie? Że to. No, kruszone jest. To jest nadlew. To nie jest ukruszone. Nie, no to bo nie miałem, jest. Miałem 6. Nadlew to by była taka no. Bombka. No tak to jest, że niestety, no jeżeli ma być cena, bo tutaj 380 zł, to musiałby być ideał, nie? W stanie luks, a takie uszkodzenia niestety dyskwalifikują. Wracam tutaj do Krzysia. Jeszcze zaglądniemy szybko do Bogdana. O, może jeszcze jakieś gazetki dla dziewczyn. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. O, witam jaka pikelhauba. Cześć. Siemaneczko. Witamy. Jak zdróweczko?
Dobrze, dobrze wszystko. To nie jest tylko hałba, to jest czako. Nie? To jest czako. Ta hałba to no tak. No, dobrze mówisz. Ja kiedyś wykopywałem, to, a to ci kiedyś chyba tak. Mówiłem, nie? Kopałem, bo to już kiedyś chyba przyniosłeś coś. Nie. Albo inne może, tak? I jaka to cena za takie coś? Kaldena to. Też zaczynam, wiesz, porządki robić w domu, wiesz. Wyprzedaż robić w garażu. Na takiego gościa, który robi porządki. Ja bym musiał do ciebie tam przyjść. U mnie to jest daleko do tego. U ciebie się już, wiesz. Zaczyna tam, wiesz. Co się dzieje? A nie, ten, patrz, ten jakiś, nie chce wejść coś. Miniwersja, wiesz. Miniwersja, a tego ile ceniłeś, mówisz? 6,5 stówy. Aha, ten ma jakieś numery nawet tutaj. Ale co, on jest tak był z dwóch, ten? Były. Czy? Bo nie każdy wie, te same były robione. Z dwóch, z jednego i z trzech. Tak? Tak. Też nie wiedziałem. Dowiedziałem się od kogoś, kto wie. O, ten sposób. Nie wiedziałem, wiesz. No, na pewno, że to jest... A był tutaj gość, przed chwilą spotkałem, że ma tam, wiesz, 100 hełmów, ta kolekcja z jakiegoś tego, Festung Breslau. Bo tam ma jeden kolega, też jakiś tam hełmofon z tymi otworkami, ale inny wzór, nie? Od tego jest, wiesz, tam... Masz u siebie też, wiesz, że to... No mam, tak, ja miałem jakieś więcej, później posprzedawałem, no. Jak ze wszystkim, no. Siedzieć i drążyć. Ale paradę żeś, kurde, zrobił taką... Wyglądałeś jeszcze? Tak jeszcze włączyłem, mówię, o, tak, no. Pojechałeś z dziećmi, no to sobie przypomniałeś sobie, jak byłeś dzidzia, nie? Można przy dzieciach wrócić do jakichś tematów, było, nie? To było za to, że zaczekanie w kolejkach, nie? Tak, no, tak. Chociaż tak, taka atrakcja. Tak, no, nie, no ogólnie tak patrząc to wiesz, dobrze, że tam pojechaliśmy. No, to, no, wiesz, jak, nie doświadczysz sam, nie? Jak tak. Nie włożysz takiego hełmu sobie na łeb, tak, to nie wiesz. To nie będziesz wiedział, jak on się czuł, nie? No, także to tak jest. Nie? No, barber. Dobra, Boguś, uciekam jeszcze do Krzysia na sekundę i zobaczyć, co on tam opowiada i piąteczka. Trzymaj się, na razie. Dziękuję ci ślicznie. Zbliża się godzina zero. Bo ja mam drugą, albo godzina W. Muszę stąd uciekać. 8 minut zostało. Gniazdka, gniazdka, talerze do pizzy. O. Wódka wyborowa. Krzysiu, dla ciebie bidon! Widziałeś? Państwowy monopol spirytusowy. Ale numer. W jakiej cenie taka butelka? Ktoś tu handluje? Piątkę. Tak? Taki ten, promocja? Dobra, to wezmę ją. Za trójkę to wezmę. Nie wiem po co mi. Ale fajnie ten, fajnie wygląda, bo to jest taki... Uważaj, Dania, pod nogą. Ale zakup flaszki, no. Proszę, płacę żywym pieniądzem. Tadek. Już idę. Panie Tadeuszu. Tylko się odwrócisz. I 20, dzięki. Masz dużo tu różnych skarbów, o. Dzięki ci śliczne. No dobrze, dobrze, no. Dziękuję ci. Była jedna, jedyna z etykietą. O, witam szanowną koleżankę Krzysztofa. No to musisz oprzepić tam. Krzysiu tutaj jest tym głównym aktorem. Zobacz, Krzysiu, patrz.
Widziałeś taką butelkę? Tą wódkę. Tak, to jest za komuny było. To jest, w Peweksie były takie wódki. Tak? No. Wódka wyborowa. Wyborowa 45 była, tak? A ty faktycznie. Tak, 45 była. Ale zobacz, że z tyłu masz jeszcze napisy. Jest, wszystko pomysł. Tak, oryginalne. Ale nie, tu, patrz. Ale w ogóle gwint, zauważyłeś, że gwint. Tak, ale zauważyłeś, że gwintu w ogóle nie ma. Korki były i lak był. I lak był, po prostu szok. Tu mam coś lepszego, edycji. Lakowanek nie widziałam, ja pamiętam zakręcane. Edycja limitowana dla komunistów, proszę. O matko, i to jeszcze z tym, faktycznie, to chyba było dla proboszcza, nie? 20 zł, bo nie ma tego do subaczy, ale ja myślałem, że komuniści zazwyczaj dają prezenty też proboszczowi, nie? Trzeba dać, żeby dosunęły. To się nazywa dar ołtarza, to nie jest dla proboszcza, tylko dla kościoła. No tak. I zmontować. No. Panie, ja siebie To było lakowane, to ja czego nie pamiętam. Lakowane, ale patrz, tam jest pieczątka jeszcze. Tak. Ja pamiętam, na starych butelkach są pieczątki z tyłu. Tak, i tu wyczytasz, który rok, to jest data. Mm-hmm. Tylko to trzeba fachowo. Trzeba przez ten. Z cytryną tutaj. Woda z cytryną. Stłuc trzeba i zobaczysz wtedy, kurde. Jeszcze tu panią ten, trzeba ja wyłączę. Kto takie ramy upolował? Ja nie wiem w ogóle, co tu się dzieje. Tu ludzie, wszyscy słuchaj, przynoszą. Tu jest skrzynka kontaktowa. Tu do Krzysztofa gdzieś przynosi. I kradną ciasto jeszcze. O mały włos, a zarąbaliby ciasto, które przez własnymi dziećmi schowałam na tarasie wczoraj. Tak? I piekłaś dla Krzysztofa? Chyba, ja zbiorowo piekę. Zawsze w sobotę odbywa się zbiorowe wypieki. Dla potrzebujących chcę pelić. Wczoraj jedna porcja pojechała do koleżanki chorej na COVID, druga dla jej męża, który sparaliżowany leży w szpitalu. O, widzisz, jedna dla takich... Jedna dla Krzyśka. Umęczonych życiem. Nawiedzałam chorych. Na umęczonych życiem i chorych, potrzebujących. Dla ciebie została schowana na tarasie. Siostra miłosierdzia to jest. Siostra miłosierdzia. Siostra flakonia od bocznego ołtarza. Czyli nie będzie wielkiej krzywdy, jak te wezmę tam, a zostawię te dwie. Nie wolno, bo to ktoś... Ale sztuki będą się zgadzać. Wezmę tamtam, sztuki, nie, to, tam, ja tu coś... widziałem to, ja widziałem kto to. Tak. Który to? Ja widziałem. Musisz czekać teraz i pilnować tej ramy. A może ja? Oj, zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. O. Co? No bo jest siostra flakonia od bocznego ołtarza i siostra konsolata, co konsa i lata. Piękne to. Tego nie słyszałem jeszcze. Kurde. Mi policzki już bolą, kurde, dzisiaj tu. No, a ja czekaj, kupiłem tą flaszkę, bo tą muszę ten, i kupiłem pasy, to wiesz? To jeszcze lakowane były, takim wiem. Makiem, ale wiesz? Słuchaj, ale wiesz, że to tym, że korek za 3 złote, bo kolega powiedział, że no z tym kolegą Krzysztofa. Wychlewa, potem sprzedaje. Tak, myślisz? Za darmo. Popatrz, to było takim lakiem zalewane i kiedyś taka była wódka, zapomniałem jak ona się nazywała. Oni ją reaktywowali, wiesz? I jest koreczek i taki lak oblany. Aha. Ale to nie pamiętam tego. To już nasi rodzice gdzieś i dziadkowie. Tak, no tak. Czekaj, ja to sobie tu odłożę. I właśnie 50-60 lata robili pod etykietami te stemple, wiesz? I tam jest napisane chyba rozlewnia i data jest na pewno. Bo kiedyś obserwowałem taką butelkę, wiesz? Przez lornetkę. Przez te szkło mnie zainteresowało to, wiesz? Miałem taką flaszkę. Co tam jest? No widzisz. I pisało Polmos i któryś 50 któryś rok. Takie piórko miałem fajne, gdzieś wyfrunęło to piórko. Tu są takie ciekawostki, zobacz. Stare ceramiczki. Widzisz? No, ceramika. Breslau. Bych. I tu masz, taką reklamową. Aha, tak, Breslau. Tak, takie coś 50 zł jest. To jest z dwie strony. Wikiery, wiesz, taka reklama kiedyś była przedwojenna. Aha, super. Na takiej buteleczce jak twoja, pyki już, nie? Nie wiem, czy to było nakręcane, czy na stole stało. Ja miałem takie buteleczki, ale właśnie... To są takie, wiesz, kurzołapy kolejne, nie? I tak. Tych kolekcji za dużo, nie mogę na takie rzeczy patrzeć, bo mi się podobają bardzo, ale jeszcze bym kupił. Fajne taki tu perele. No. No i co, coś tamten? Co? Nie, no musiałem się szybko, patrzyłem na tą szklaną cukiernicę, ale... A, z tym co? 380 zł, ale jest ukruszona, wiesz, no mówi, że to, wiesz, nadlada, wada fabryczna, to nie jest wada fabryczna, to jest po prostu ukruszenie jeszcze na rancie, jakby było gdzieś tam na wzorku, nie? Tak, ukruszony to już szkoda, pewnie. No to już nie ma takiej wartości, nie? To tak jak ze znaczkami, ktoś bierze znaczek, kanceruje czasami i później myśli, że taki sam... Ktoś... Tajemnica ukrycia.
O, znowu pociąg. Że wiesz, że widział taki sam, że w internecie i on tyle kosztuje, nie? 20% wartości wtedy jest jakieś duże uproszczenie, wypięcie. No. Muszę podjechać, bo bardzo ciężkie te bukszpany. Dobra. Bukszpany. A skąd oni mają bukszpany tutaj? No? No bo ten przywozi Krzysiek taki, tak? To posadzisz w tym? Ale teraz jest taćma bukszpanowa, trzeba uważać. Posadzisz... bo ona zżera całego tego, nie? Zżarło wszystko. Mam pod kontrolą. U mnie zżarło wszystkie bukszpany. Jestem ochroniarką. Sześć ostrostów stówę. To ten od ochrony. Co jest? Co wrażenia z podróży do ziemi. Ja nie wiem, czy stówę chcę i pudełko i... Zakup w ciemno. Zakup w ciemno. Dobra, Krzysiu, idę. No, taka lodowarka. 70 zł. To ja biegnę, bram. Zaraz jest. No to przecież przesypiemy to. To jeszcze ZSSR produkcja, no, tak, robione w Odessie. Gniotca nie łamiotca. 92 rok Odessa. To my z toho czasu jest. Ja je się pamiętam. Tak? Pamiętasz takie sprzęty? To jeszcze wtedy była Rosja. Nie, Związek Radziecki był. Związek Radziecki. SSSR. Związek Radziecki. Sojusz Sowieckich Socjalistycznych Republik. Cep, cepa, cepem pogania. O, o, to jest lepszy słów. Tak, no. Tak było. Dobra, Krzysztofie, ja uciekam. Zasuwać. No, tu mnie jedynie zaciekawił ten album dzisiaj z tymi fotkami, ale ten... Co? Ja go ciekawią, tylko kobietki te zobacz. Aha. To są świerszczyki, no. Od razu. Ja tego nie mogę pokazywać. Nie są tanie rzeczy. Nie. Nie są tanie rzeczy to. Są z berezeństwa. Może ma pan cynę do lutowania. Nie. Przyszedł do mnie właśnie anioł, wiesz, anioł do mnie przyszedł i dzwoni, że ma... Krzysiek, mam takie świerszczyki. Ja mówię, idź mi z tymi świerszczykami, bo mówi, ani płomyczki, ani te misie, nic nie idzie. Nie przywoź mi takich rzeczy. On mówi, nie te świerszczyki, tylko tamte świerszczyki. Rozbierane. A ja myślałem, że to dla dzieci ma takie... A te schodzą? Rozbierane? Czasami schodzą tacy... Przełażą różni tacy... Pani? Z wypiekami na twarz. Wypiekami, kurwa. I czasami coś się sprzedaje. No. O matko, dobra, ja uciekam. Kończymy już na dzisiaj ja ten. Ja ich rozpoznaję, jak idzie i ma wypieki, to już wiem, że będzie chciał tutaj. Tak? Będzie chciał zakupić coś. No. Nie? A niektórzy tylko coś innego. Obok ogląda, a tu łypie, wiesz, tu przygląda, tak. Tu patrzy. Ale musi być też na Ukrainie tego nie być, bo młode dziewczyny kopywały. Tak? Młodzi ludzie, no i się tak się wstydziły, tak się czaiły i tak podchodziły, wychodziły, wreszcie kupił jakiegoś Playboya czy coś. Tam widocznie tego nie ma, wiesz? I po ile takie rzeczy? Nie wiem, 5-10 zł, a to są stare te. To są stare wydania, takie. Mam po 20. O kurczę, no. To na grubo, po, nie? Playboy jest z 70 lat po stówie. Były za 8 dych sprzedałem, no. I tam jeszcze był ten, na reklamie był Charles. Był bandyta z tego filmu, niż kierownicy ucieka. Aha. Była reklama chyba fajek czy jakiegoś trunku i on był tam w tym kapeluszu i ja go rozpoznałem. Bart Reynolds. I sprzedałeś go czy? Sprzedałem właśnie to. I dokładnie był 79 rok, w tym roku co tego nakręcili ten film. Pamiętasz? Niż kierownicy ucieka Pontiakiem, jak on jedzie i tam bandyta, go. I tam gra ta aktorka taka fajna, amerykańska. Sielc jakaś. Sielc, dobra. Coś się nazywa. Krzysiu, chodź, zakończymy odcinek, pozdrowimy tutaj wszystkich naszych oglądających widzów. I chciałem powiedzieć, że ciasto się odnalazło, myślałem, że ukradli. O, ciasto. No, także słuchajcie, do zobaczenia. Ja za chwilę jeszcze tam część vlogowa ze stodoły. Ciasto się znalazło. Zostawiam do Krzysztofa samego. Tak. Trzymajcie się. Papa. O, słuchajcie, jadę już do tego. Jadę do domu, wyjechałem z tego placu. Jak ktoś zbiera z was takie flachy, to śmiało pisać, bo ja dla mnie to nie, to jest dla kogoś z was, bo się domyślam, że na pewno ktoś zbiera takie flakony. Więc jak ktoś ma ochotę, to pisać komentarz czy tam maila i pozbędę się tego. Myślę, że w cenach wysyłki i zwrot kosztów zakupu, czyli powiedzmy dwie dychy i poleci to do ciebie ta buteleczka, jak masz, jak zbierasz coś takiego. Fajny ten targ, no niestety nie mam, zawsze mam tam koło 2-3 godzin na to, żeby sobie pochodzić, pogadać, bo to jest jakby dzień wolny, niedziela. Za tydzień chyba będę w ogóle z dzieciakami,
Zobaczymy, jak to, jak wyjdzie odwiedziny targu z dzieciakami. No i tyle. Zaraz latujemy tutaj ze stodołowymi jeszcze informacjami. Dzień dobry. Tu paczek tyle? Proszę pana. Proszę pana, proszę pana. Witam serdecznie. O, witam. Witamy kolegę Grzegorza. Jak tam po weekendzie? Dobrze. Dobrze, żyjesz, czyli przeżyłeś, to jest najważniejsze. Grzegorz przeżył weekend. Więc fajnie, jest poniedziałek, dzisiaj mamy dużo zajęć. Dzisiaj kolejny był odcinek z targu, jeszcze to nie z tej niedzieli, kiedy rozmawiałem z Krzychem, tylko jeszcze ta niedziela do tyłu, bo tam wtedy powstały dwa odcinki, długo siedziałem. W tą niedzielę, czyli wczoraj, tak? Wczoraj był który? 19? Tak, dzisiaj jest 20, no dzisiaj 20. Za weekend był u ciebie, jak ty nie wiesz, straciłeś w datach rachubę. Grzegorz. No w każdym bądź razie wczoraj byłem na tym targu. Będzie też pewnie na dniach tutaj relacja, bo byłem i na motobazarze. O, na motobazarze kupiłem tą tabliczkę. Tabliczkę, zobaczcie, jakiej pięknej urody. Nowy Jork, 41 rok. O, Staszek, to chyba od ciebie gdzieś tam. Widziałeś, jaka ładna? Popatrz. Tu, u nas na tym? No, nie, na oldtimerze. No, mówię. Na oldtimerze, gdzieś ją sobie przyczepimy. Może gdzieś tutaj, jeszcze nie wiem gdzie. Albo sprzedamy. Takie tabliczki są drogie, stare, a tutaj w dobrym pieniądzu udało mi się to nabyć, więc jestem zadowolony. No i co, dzisiaj miał być live, bo poniedziałki są, znaczy nie miał być live, ale tak już się utarło, że w poniedziałki są live'y. O, tu mam jeszcze coś. Co to są? Druty łączone żyłką. Jakby ktoś chciał takie druty, to pisać, to się ich pozbędę. Miał być live, ale dzisiaj no tyle roboty mamy i na głowie rzeczy, że nie dam rady chyba tego live'a, więc sobie polecimy z filmem, a są różne filmy, więc pooglądaliśmy sobie. I słuchajcie, przyszła do mnie paczka od Bogusia, Rambo. Rambo wysłał paczkę, więc idziemy ją otworzyć. Coś, co tutaj przyszło. O, raz. Słuchajcie, tu już mam rozciętą tą paczuszkę. O, Kamila przyszła. Kamila przyszła i tutaj dzień dobry. Dzień dobry panu i państwu. No, ja tutaj... Chodźcie, zobaczymy, bo to będzie wielkie otwarcie paczki. Wow. O, zobacz. Rambo, kurde, dzięki ci, dostałem talerz. Ta paczuszka na pocieszenie. Ta paczuszka na pocieszenie, tak, bo Rambo mi, jak była ta afera z tym kubkiem Krzyśka, to Rambo napisał, mówi, tak nam się smutno zrobiło z Elą, że coś ci wyślemy na pocieszenie. I mam teraz talerz. Widziałeś, jaka jest halia? Z 57? Zobacz, Grzegorzu, ty nie widziałeś takiej. Ma jakąś sygnaturę? No ma sygnaturę. Widzisz czy nie? No ma. Ty no, faktycznie. SHL. Zaraz będę z tego zupę jadł. No. No, kubek myślę, że się kiedyś znajdzie jeszcze. No, dobra. Znałem, tak, szybciej niż później na pewno się znajdzie. No. O, Rambo, dzięki. Tutaj na razie ułożymy przy sokole. Ile tu paczek Grzegorz narobił. Co, poszła czapka, a czapki poszły na live i oczywiście żeśmy ich nie odznaczyli, nie? No. Jak to bywa, pięknie. No, już nie jeden numer. No. Dzisiaj beznadziejna pogoda, strasznie, aż się nie chce ten wychodzić. A, tu miał ktoś być, bo z filmu wypatrzył album Road 66. I jak tam, Grzegorzu? Żyjesz? No, lepiej. Lepiej? Już? O, trzeba ten domek wyciągnąć. Co? Zaraz go wyciągniemy. Ten domek tutaj widzę jest świąteczny. Zrobimy jakąś inscenizację może. O, dobra, zniosłem to na dół. Co, mówisz, że nie ma kubka? Patrzcie, ja tu muszę mieć dwie ręce. O, ale to jest fajne. Ale to jest fajne. Widziałeś to, Grzesiu? Ty pamiętasz to? Tutaj świąteczny ten.
Dwa zestawy nieopłacone. To jest... Trzy. Ja co Grzesiu, co na co nie trzy? No dwa zestawy wysłałem, a trzy są jeszcze nieopłacone. Po pięć dych są noże, jeszcze kilka noży Harley'a. O, zobaczcie, już ustawiłem. Tutaj jest wejście, bo tutaj można jakiś ten, światełko chyba podłączyć. Bo to jest jako serwis Harley'a, to jest taki dodatkowy coś. To było na filmie, kiedyś było taki, zrobiłem film, że paczka jak przyszła do mnie ze Stanów, otwieraliśmy tą paczkę. Tutaj wiszą jakieś rzeczy, aha, i tu jest wejście, bo tam można lampkę wsadzić i wtedy to już jest w ogóle petarda, bo to się wszystko, tutaj świecą się okienka i to wtedy jeszcze lepiej wygląda, gdzieś to sobie postawić. No jest to super. Kosztowało mnie to $100, więc na dzisiejszy moment wtedy dolar był po 4,80, no ale myślę, że za 400 mógłbym to oddać teraz. To jest fajna rzecz. Mało tego jest w Polsce, bo to jest jakby ciężko też z wysyłką, nie, żeby to całe doszło, żeby się nie zbiło. To jest tutaj nówka zestaw, stacja benzynowa, więc jak ktoś ma ochotę taki zestawik sobie zakupić, to za 400 go oddam w dobre ręce, a na razie niech sobie tutaj stoi u nas. Będziemy może jakąś lampkę tutaj zaświecimy, bo wiem, że jutro ma być Mikołaj w sklepie, no odwiedziny Mikołaja, więc się ten, przyszykujcie na jakąś tą, przyszykujcie się na jakiś filmik. Przypominam, że do paczek dodajemy właśnie takie pocztówki Easy Riderowo, Mikołajowo, motocyklowe. No i co? I na koniec dzisiaj już, na dzisiaj wystarczy tego wszystkiego. Niedługo może zrobię właśnie tego live'a z gry na fliperze albo tutaj ze sklepu, nie Grzesiu? Co? Coś zrobimy? Co zrobimy? No jakiegoś live'a, ale dzisiaj wieczorem o tyle jeszcze jest tematów, o których wam niedługo powiem. Co się wydarzy, bo chyba nie będzie mnie w ogóle tydzień czasu, Grzegorzu, przed świętami teraz. Ty chyba żartujesz. Więc... Teraz mi to mówi, że ja mam plany rodzinne. Więc musisz się przygotować psychicznie. Jeżdżąc z dziećmi w podróż. Poślubną. Ale dzisiaj paczek, nie no, po tym weekendzie teraz widać, że już idą tam. Że idą święta, nie? Choinkę, właśnie, choinkę mógłbyś wyciągnąć. Mamy choinkę. Jest choinka, no tego... Się zakurzyła, panie, czy nie? Nie dość, że mamy choinkę, to jeszcze coś ci pokażę. Patrz, trzeba ją wystawić bliżej. O! I to jabłka są na niej. Co nie jeszcze dość, mamy? Że mamy choinkę. To światełka jeszcze mamy? No kurde. Tu trzeba baterię. Gdzie się je włącza? Bo ja potem wyrzuciłem. Czekaj. Aha, tutaj jest. Tu jest jedno. Także my już jesteśmy przygotowani prawie na święta. Aha, baterie nie działają. No dobra, no rok czasu leżały. Tu mogą nie działać. Ale czekaj, tu jest chyba, o, coś, gdzieś doszedłem. Nie, to czekaj. Właśnie jest tej strony. Nie, no tu jest, patrz. A nie. Nie. To jest ty, a, jeszcze zobacz, piersiówka Easy Raidera jedna się znalazła, tu stała. Gdzie? Trochę zakurzyła się. No tu. Ale jaja. Ty, najciemniej pod latarnią, bo ja szukałem w tej. Zestaw chyba poszedł, nie? No. Odkurzy się jak nowa. Ale nie no, to tutaj. A, i właśnie, ktoś chciał ten neon Coca-Coli. Tylko że ja nie wiem, czy ten neon świeci cały czas, czy on się coś. Dobra, mieliśmy już kończyć, ale tu jeszcze się nie da skończyć, bo tu ciągle coś się dzieje. Patrz, coś miga i. O! Jest! Działa, zobacz. Ktoś chciał kupić. Ktoś chciał kupić i nie... I co, nie możesz znaleźć, gdzie to jest? Tu jest wtyczka, widzę. O! Ale jak to gdzie? Było? No tu wisi. A, no to my teraz przedłużacza potrzebujemy. Panie, no to się kurczę. A to nie było tak, że to gdzieś tu było, gniazdko jest? I to gdzieś tu schodziło? Tu wisiało wszystko. I to szło... To może to trzeba odczepić? Tak, tamto odczep. O, popatrzcie, jak to tu się dzieje. Ale wczoraj, słuchajcie, jeszcze nie wiem, czy wam mówiłem jeszcze, nie, bo byłem na bazarze, łysy miał dotrzeć, nie dotarł, ale dobrze może, bo ja cały zmarłem, bo był deszcz, no, śnieg. I Piotrek kawałek poszedł po rozum do głowy i nie zrobił tego, stantu. Było ciszo, spokojnie. Nie było? No nie było, no.
Nie wiem, czy przez to, że zima, przez to, czy zima, czy coś, ale fajnie. A my na bazary już nie jeździmy. A my na bazary nie jeździmy. Było nie, trochę znajomych. Zaczniemy jeździć. Jedną wszedłem w pierwszą alejkę i godzinę czasu mi zeszło tyle, wiesz. Także będą chyba 3 odcinki będą. Zobacz, jak pięknie. Nie no, super. To czekaj, teraz trzeba zgasić jeszcze światło. Baterie. Uwaga. A tu paczka jakaś do mnie przyszła? Jakiś czekaj, dziecko. Uwaga. O! Ale nastrój, czekaj, my możemy już kolędować, Grzegorzu. Przywierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi pod ziemią. Tak, debili nie brakuje. Bardzo ładnie, no widzisz, już się zaczynają święta. Dobra, poniosło nas jak zwykle. Pamiętajcie, słuchajcie, o aktywności, bo ja już muszę kończyć, żeby to złożyć, żeby to wszystko wyszło z naszego sklepu. Pamiętajcie o aktywności, czyli łapy, subskrypcje, jak tylko tu zaglądacie, spozieracie jednym okiem, to miło będzie, jak sobie klikniecie to. Jak chcecie więcej powiadomień, to oczywiście dzwoneczek wrzucić. No i tyle, widzimy się na dole w komentarzach. Pozdrawiam cały top chat. Wszystkich, którzy tutaj oglądają, zaglądają, trzymajcie się, miłego wieczorku, hej! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Alkomat przyszedł. Alkomat se kupiłeś? Alkomat se kupiłem. Po co ci, jak ty nie pijesz, co? Ogórki. Ostatnio ktoś mnie poczęstował i się okazało, że... Że był kiszony.